A to ci dopiero dowcip. Dzwonimy do Marty. Pora wczesna. A dodzwoniliśmy się do Marcina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pora wczesna, więc wszystko zdarzyć się może. To może spróbujmy wytłumaczyć też. Co tu się porobiło? Co tutaj się wydarzyło? Kim jest Marta? Może zacznijmy od tego. Moją żoną. A i to by przemawiało za tym, że to właśnie ona zapragnęła ciebie obudzić z samego rana i powiedzieć ci miłe słowo. Mogło tak być? No mogło. Czy ty sobie sam jakoś tak wystrzeliłeś tego gola? Nie. Nie, sam... To a, dlaczego tam odbierasz Marty telefon? Aj, bo ona jest jeszcze bardziej niezdrowa niż ja rano. A, okej, okay, czyli tak, Marta śpi, więc moi zrobię taki numer. Wyślę wiadomość, niech oni budzą Marcina, a ja będę spać dalej. Chyba tak. Ale numer, Antka. W ten sposób. Nie nudzisz się, chłopaku, z tą dziewczyną, co? No nie. I co, ona tak sobie obok leży teraz i śpi wesoło? Nie no, już teraz się przebudziła. I co, chichrze się? Słucham? Czy się chichrze? No ha, ha, ha. Tak. A, pod kołdą tak trochę, no, tylko wystawiła ha, 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 ha. Otwarte jedno i tak. Słuchajcie, mamy dobrą wiadomość Marta, dla was. Marta, wstawaj! O! Marta! Marta się nie odzywa. Jeszcze raz proszę, to usłyszy. Marta, Marta, wstawaj! Babutka! O, no rewelacja. I to jest po samym kochani. Jeden telefon, a myśmy obudzili dwie osoby naraz. I Martę, i Marcina. W takim razie dla was prezent od samego rana w czwartek. Pójdziecie do kina we dwójkę. Mamy podwójne zaproszenie do kina, Bodo. Super. No, no i dobrze. Marta się przebudziła w zdrowym humorze. O ile Marcin taki, wiesz, trochę jeszcze... Jeszcze zaspany troszkę. Przed o, gimnastyką. Tam, taki no zadowolona, bo jej wyszedł numer. Życzymy wam super dobrego dnia. Kogo wy chcecie pozdrowić? Oczywiście Olę. Olę. I całą rodzinkę. A powiedz, kim jest Ola w takim razie jeszcze? No, bardzo, że bardzo szybko. Ola jest moją siostrą. Aha, no dobra, to pozdrawiam jeszcze siostrę. Ola, wy kochani, jeżeli macie taką możliwość zostać w łóżku, to zostawajcie tam tak długo, jak się da, bo na zewnątrz pada deszcz i nie ma co wychodzić. Super. No super, dzięki. No, trzymajcie, cześć. No i co, tak? No miłego dzionka życzymy. Za 20 minut będzie godzina 7. Jeżeli chcecie kogoś zbudzić, przebudzić się, to służymy pomocą. Wysyłajcie wiadomości pod 73601. Najpierw wpisując słowo parada, a później już imię i numer telefonu. Kogo mamy obudzić o poranku? 73601. Parada na początku.